Uprzejmie uchwalenie wyznaczony w sprawie powołania Komisji Doraźnej. Panie Rzeczy Bogdanie, prosiłbym o przedstawienie szanownej Radzie projektu uchwały. Projekt uchwały zarządu z dnia 10 marca 2014 roku. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Powołuje się doraźną Komisję do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy Międzynarodowej w składzie 1. Bogdan Ziarko, 2. Maciej Wicherek, 3. Mieczysław Kłosowski, 4. Arkadiusz Puszkarz, 5. Urszula Twardziej, 6. Magdalena Suder, 7. Krzysztof Gacek, 8. Iga Lipiec. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji będzie po pierwsze przygotowanie i wdrożenie dzielnicowego budżetu obywatelskiego, po drugie przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej na temat dzielnicowego budżetu obywatelskiego, po trzecie zgłoszenie Radzie Dzielnicy 8 Dębniki zadań wybranych przez mieszkańców do rady. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie uchwały podejmuje się w związku z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania 25 lutego 2014 roku. Jeszcze mają moje wyjaśnienie. Państwa skład osobowy tej komisji nie jest według alfabetu, tylko według kolejności zgłoszeń, dlatego moja skromna osoba jest na pierwszym miejscu. Jakby ktoś pytał, proszę bardzo, albo informacja dla nas. Alfabet jest znany. No, ale są przebiegi do literatury, jest na początku alfabetu. Ale raz pierwszy. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma też chętnych, zatem proszę Państwa, poddam głosowanie tego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę głosować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę w związku z podjętą uchwałą